Nazywam się Monika Habior, jestem prezeską Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej. Jestem współautorką pomysłu na ten projekt. Odpowiadam za koncepcję jego wdrożenia. Odpowiadam za cały zespół i za efekty jego pracy. Efektem pracy zespołu w projekcie Nasz Orlik jest utworzenie stabilnego systemu wsparcia i rozwoju orlików w Polsce. Zależy nam na tym, żeby ten system wsparcia powstał, ale też żeby odbywał się w pewnej określonej sekwencji, według pewnej określonej filozofii. I nasz sposób myślenia koncentruje się na tym, żeby towarzyszyć animatorom w ich pracy na co dzień, żeby budować trwałą relację i żeby być do ich dyspozycji, tak żeby sprawić, aby mieli komfort w realizacji swoich zadań, żeby wiedzieli, co mogą robić, w jakich ramach, w jakich granicach, w jakim zakresie i oczywiście wspierać ich, ale też wspierać ich zarządców, czyli samorządy, w tworzeniu tych warunków lokalnie. Koordynowałam program odpowiedzialności społecznej Euro 2012 w spółce PL 2012. Koordynowałam wiele różnych projektów rozwoju społecznego, sportowe, kulturalne, zajmowałam się też prawami człowieka. W tym projekcie najbardziej zależy mi na trwałości i stabilności, dlatego wolę myśleć o nim jako o pewnym programie, procesie, w którym nie określamy w tej chwili, kiedy on się skończy, dlatego że nie wyobrażam sobie, że to, co teraz tworzymy, nie ma się stać stałym elementem wsparcia tego systemu orlikowego, jaki w Polsce powstał. A drugą rzeczą, na którą niezmiernie mi zależy, jest jakość. Znaczy, chciałabym, żebyśmy nie zeszli z tej jakości, o której, kiedy mówię, mam na myśli nasz sposób nawiązywania relacji z uczestnikami, z odbiorcami, nasz sposób organizowania ich uczestnictwa, tak aby mogli się rzeczywiście koncentrować na tym, co jest najważniejsze, czyli na rozwoju, który ma przynieść efekt dla uczestników ich zajęć czy dla ich lokalnych społeczności. Jesteśmy w bardzo ekscytującym momencie, dlatego że właśnie zaczęliśmy. To, co udało nam się zrobić przez te dwa miesiące, no, imponujące, przynajmniej dla mnie samej, kiedy widzę, jak dużo ludzie zrobili. Przede wszystkim udało nam się stworzyć, oprócz koncepcji i planu, zespół, czyli zebrać ludzi, którzy mają bardzo ciekawy miks doświadczeń z różnych pól, z różnych miejsc, z różnych projektów, z różnych krajów, którzy mają wysoki poziom zaangażowania, bardzo chcą to robić, co robią. Drugim naszym doświadczeniem jest oczywiście przeprowadzenie szkolenia, które było pierwszym naszym takim testem tego naszego podejścia. Nie tylko przez telefon, jak wcześniej, ale teraz rzeczywiście zobaczyliśmy ludzi, którzy przyjechali, byli w jednym miejscu, którzy uczestniczyli we wszystkich oferowanych im warsztatach dotyczących kwestii społecznych, społeczności lokalnych, pracy ze społecznością lokalną, ale też różnych ofert sportowych, programów sportowych, które mogliby u siebie lokalnie zaimplementować. Na pewno niezwykłym osiągnięciem jest to, co się dzieje w portalu. I myślę, że pracujemy nad wysoką jakością, nad narzędziem, które jest bardzo wysokiej jakości, które będzie wygodne dla użytkowników i które będzie miało bardzo ważną rolę w mówieniu ludziom w naszym kraju o tym, jaką rolę pełnią, mogłyby pełnić orliki, jakie jest ich miejsce, jaka jest dla nich oferta. Chciałabym, żeby orliki to były przede wszystkim miejsca bardzo profesjonalne. Pomysł na orliki, pierwszy, jak rozumiem, wynikał z takiej potrzeby zaangażowania i udostępnienia przestrzeni ludziom, którzy chcą robić, uprawiać sport lokalnie. Ale też orliki to było od początku miejsce, które miało być profesjonalne. Pierwszym krokiem było zbudowanie profesjonalnej infrastruktury, dobrej jakości infrastruktury. Teraz bardzo nam zależy na tym, żeby one rzeczywiście prezentowały profesjonalny poziom organizacji. Za 10 lat orliki powinny być tym miejscem, w którym ludzie się spotykają, razem pracują, razem uprawiają sport, że jest to fajne, bezpieczne, a zarazem
w jasny, klarowny, stabilny sposób wspierany przez program naszą organizację.